punkcie, w którym chcemy cały ten proces rozpocząć, dlatego się z Państwem spotykamy, żeby pokazać, z czym będziemy do tych negocjacji wychodzić. To w zasadzie dziękuję. Na razie wszystkim. Dziękuję bardzo. Ja, Szanowni Państwo, poproszę o to, żebyśmy się zgłaszali, tak jak wcześniej, w miarę ciszy będę do Państwa podchodził, zacznę od tych osób, które wcześniej się zgłaszały. Ja poproszę, żeby potem na koniec, żebyśmy mogli krótko podsumować, to poproszę również Panią Sylwię z Wydziału Polityki Gospodarczej, żeby mnie wsparła w zapisywaniu wniosków na czacie. Krótko, to na końcu sobie podsumuję, dobrze? Więc ja tak jak obiecywałem, zacznę tutaj od Pani, bo Pani miała, ja nie wiem, czy to będzie dotyczyło PPP, ale spróbujemy to rozstrzygnąć. Pani mówiła, ja się śmigłować, będzie. Tak, mam okna. Widzę ten dźwięk swojej wychodzi na ulicy, bo tego tam jest coś elektryczne, jakaś tam... Jaki to jest adres? To jest Straż Domowa, ten przystanek. I tam po prostu na ulicy musimy teraz stoją kosze. A jest podwórko obok, które tam kiedyś było, bo ja mieszkam 35 lat. I był śmietnik i tam nawet na rąku obrócenie to, ale ta pani, która tego wyprowadziła, założyła sobie tam krzaczek i już z krzaczek. A przyszli swoje na ulicy. A jednak i do jednostki przyjeżdżają ludzie przyjechać. Taka też główna ulica nasza. Rozumiem, czyli dla Pani tutaj zagospodarowanie tej kwestii przy ulicy Kasztorowej tych śmietników, żeby ładnie wyglądały estetycznie, tak? Jakieś tam, no bo jeszcze coś nie tylko śmieci, ale jakieś tam jadra i nie jadra i tak nie wiadomo co tam, bo tak blisko podjedzie, jeszcze rzucają drachy, nie do drachy, proszę, tak. Dziękuję za ten głos. Panie Wojciech, chciałabym się nagodnieść. Ja tylko chwilę zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się organizacją gromadzenia odpadów. Sprawdzimy, czy to jest punkt gromadzenia odpadów należących do wspólnoty, które wspólnoty są upoważnione do tego, żeby ten z tego punktu gromadzenia odpadów korzystać. No i spróbujemy problem rozwiązać, który Pani zgłosiła. Jak rozumiem, przy przystanku Kasztanowa 4, tak? Przystanek Kasztanowa. Tam jest tam ostatnia, jakaś tam dobrze. Sprawdzimy, dobrze. To jest zapisany ten wniosek. Obiecywałem, że do Pani najpierw podejdę, więc byśmy mogli tak, do Pani, potem Pani i Pana będziemy. Dzień dobry. I dochodzę do Państwa również, tak. Ja chciałam to wszystko spuentować jednym zdaniem, że to jest bicie piany. Tak samo jak bicie piany przez Pana Morawieckiego na temat tego, co się dzieje w Polsce. I to się nic nie zmieni, dopóki się nie zmieni rząd. I to jest moje ostateczne słowo. 4-6 się spotykamy i wtedy nie będziemy musieli tutaj debatować, bo wszyscy prezesi, wszyscy dyrektorzy to są nominaci PiS. Ale to nie jest zebranie polityczne. Ja szanowni Państwo, mam prośbę, żebyśmy... Zebranie polityczne. Szanowni Państwo, jak widzimy, Szanowni Państwo, proszę o uwagę. To nie jest polityczne. Jak widzimy, rozmawianie o polityce krajowej wzbudza wiele emocji. Ja bym prosił, ponieważ każda zmiana, trudna zmiana, Szanowni Państwo, jeszcze raz poproszę o uwagę. Każda zmiana, szczególnie trudne zmiany w obszarach realizacyjnych, wymagają często projektowania, szukania finansowania i tak dalej, więc te zmiany chcielibyśmy, żeby one zaszły od razu. A tak jak my stawiamy dom, to wiemy często, czy kupujemy mieszkanie, że to wszystko trwa. Również tutaj trwa. Więc chciałbym... zabrał PiS miastu Gdańsk. Ale to nie jest zebranie polityczne. Szanowni Państwo, ja o polityce dzisiaj nie zamierzam mówić. Zapraszam dalej do rozmowy o nowym porcie. Pan prezes chciał jeszcze skomentować. Ja naprawdę o polityce mogłem bardzo dużo mówić i wszyscy Państwo pewno macie świadomość, jakie mam poglądy polityczne, ale naprawdę dzisiaj to jest ważny moment, żebyśmy rozmawiali merytorycznie i my będziemy działać niezależnie od opcji politycznej, starać się te projekty realizować, o ile znajdą akceptację z Państwa strony. Nie traćmy energii, niezależnie od rządów, będziemy ten projekt pchali. Oczywiście, jeżeli nie będzie środków z Unii Europejskiej, nie będzie dalszego etapu rewitalizacji. Wszyscy mamy tego świadomość. Ale
zróbmy takie założenie. Pozostajemy w Unii, są środki europejskie, realizujemy rewitalizację i inwestorzy do Gdańska chcą przyjeżdżać, inwestować. I teraz pytanie, na jakie inwestycje Państwo chcielibyście, żeby położyli akcję? Się zgodzić. Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Danię Komendysz. Wanda Kościelicka. Mieszkam tutaj na Wybrzeżu już 50 lat. Mam dużo znajomych, jestem kontaktowa, mam dużo sąsiadów, rozmawiam z ludźmi i zbieram mimo woli ich opinie. I muszę Wam powiedzieć, że ani Platformie, ani Tuskowi, ani Grzelakowi nikt nie wierzy, bo oszukujecie. Czy w kwestiach nowego portu trzeba przyzwolić, rozmawiać z sąsiadami? Nigdy jeszcze nie dotrzymywali, nie dotrzymaliście swoich obietnic. Mieszkania dla Ukraińców czy dla Polaków, czy dla Gdańszczan? Proszę Państwa, tak, programy remontów, które mamy, które realizujemy, które Państwo widzą, że już wiele budynków zostało w ramach rewitalizacji wyremontowane, będziemy kontynuować. Nie wszystkie niestety budynki da się już jeszcze ratować, dlatego będziemy racjonalnie do tego podchodzić. Te budynki, które możemy ratować, na pewno będą uratowane. Część z tych są w najgorszym stanie, trafi też w ramach PPP dla możliwości rozbudowy, przebudowy przez partnera prywatnego. Te 35, jak Pan Prezydent wspomniał, to jest przede wszystkim nasz wkład do co daje możliwość zwiększenia tych środków na zakup mieszkań. Do remontów tak naprawdę tych starych instytucji mieszkaniowych możemy zaledwie pozyskać około 30% w tej chwili do
likwidacji czy budowy. Oczywiście te programy się zmieniają. Liczymy na to, że dalej programy mieszkańcy się rozwijać, będziemy więcej środków mogli na to uzyskać. Tak jak w tej chwili na Wisłę Górkę uzyskaliśmy dodatkowe 15 milionów, które w miesiąc temu nie zostały. A na co na tej górki nie możecie zbudować od 5 lat? Ja wrócę do pani. Proszę państwa, te 30 milionów na pewno nie umniejszą, tylko zwielokrotnią ilość mieszkań, które możemy uzyskać. Tak jak mówię, idziemy dalej remontować, bo taka jest nasza rola, żeby... Ja nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj kropkę stawiali. W sensie, że ja poproszę Wydział Polityki Gospodarczej, że być może i być może we współpracy z Radą Dzielnicy spróbujemy wybrać taki pakiet mieszkań, który byśmy do tego spróbowali zaproponować partnerowi prywatnemu. Bo też jedna gwiazdka, która jest bardzo istotna w tym procesie. Partnerstwo publiczno-prywatne zaczyna się od swoistego dialogu. Najpierw właśnie się z mieszkańcami konsultujemy, rozmawiamy, dogadujemy, co wkładziemy na stół inwestorowi. Ale później przychodzi inwestor i mówi, te funkcje jestem w stanie zrealizować, a te ja myśliście w sposób nieracjonalny z punktu widzenia rachunku ekonomicznego. No, inwestor prywatny kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Więc my położymy tę propozycję, postaram się, żebyśmy tę propozycję pana położyli dość na stół i zobaczymy, jaka będzie reakcja tych inwestorów prywatnych, ale na ten staram się, żeby jakaś część tego pakietu rzeczywiście była w tej samej starej zawodowej. Dziękuję bardzo. Ja wrócę, widzę państwa, wrócę zaraz do radnych dzielnicy, natomiast obiecałem wcześniej pani księdzu głos, więc proszę. Proszę pani i księdza o pytanie. Szanowni państwo, ja wiem, że wydaje się, że nam tak z tyłu siedzimy i ze sobą cichutko rozmawiamy, że tego nie słychać. Robi się szmer i państwo zaraz sami będą zmęczeni. Poproszę więc, jeśli mają państwo ważną rzecz do przerozmawiania indywidualnie, żeby wyjść na korytarz i do nas wrócić, ale żebyśmy tu zachowali ciszę. Daję głos pani, proszę. Chciałam poruszyć mandaty. Z tego, co wiem, chyba 2 lata temu czy 3 lata temu Rada Dzielnicy zbierała podpisy w sprawie ulicy Nowej Wyzwolenia, czyli mieszkańcy się nie zgadzali. Niestety to nie zostało uszanowane przez panią prezydent i zostało to plany ta ulica wdrożona. Druga sprawa, chodzi mi o zamytek w Nowym Porcie. Tutaj pięknie pani z Rady Dzielnicy powiedziała, jesteśmy dzielnicą starą, pełną zabytków, jest, musimy o to dbać. A czy Gdańsk, miasto Gdańska, urzędnicy dbają o Fischera? Ja Państwu coś przeczytam. Piśmie z dnia 10 stycznia 2023 roku. Zawiadamia stronę konserwator zabytków Wydział Postępowania o kontrolę oględzin dworu Fischera. Nikt z urzędów się nie stawia na tą kontrolę. Dlaczego? Może Państwo chcecie obejrzeć, jak wygląda dwór Fischera w środku. I jest nakaz. Postanowienie Województwa Konserwatorów Zabytków. Działając poprzez wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego dachu i ścian przed czynnikami atmosferycznymi. 2. Remont uszkodzonego systemu odwadniania w celu doprowadzenia wód opadowych. 3. Usunięcie zieleni z budynku. Nakaz do 30 kwietnia 2023 roku. Co zrobiło miasto? Nic. Czy pytanie od Wójta Szana, a pierwsze pytanie było przypominanie o... Następne. Remont i konstrukcja murowanej ściany zewnętrznej i wewnętrznej. Należy wykonać do dnia 30 czerwca 2023 roku. Budżet miasta jest zaplanowany na remonty, oczywiście zabytków, ale jeszcze nie jest uwzględniony. Ja rozumiem, że państwu zależy tylko i wyłącznie na gruntach, żeby inwestora wpuścić i na tym zarobić. Tak? Brawo. Tak, po pierwsze, pierwsze pytanie dotyczące Nowej Wyzwolenia. Pani mówiła o mieszkańcach, którzy się sprzeciwiali. Tutaj dzisiaj na sali padło pytanie, kiedy będzie realizowane, ale nie może pani powiedzieć, że mieszkańcy są przeciwni. Ja już, czyli jeśli pani pozwoli, pani jest prawa, więc... Ale z tego co powiem, ja szanowni państwo, zadała pani pytanie, niech pani przewodniczący pozwólmy panu prezydentowi powiedzieć, pani na głosem jeszcze na końcu odpowie. Proszę, tak? Dobrze, to pozwólmy odpowiedzieć.
Dzisiaj mamy taką sytuację, że port gdański jest na terenie dzielnicy. Nie tylko jest na prawym brzegu, ale też jest państwa dzielnicy. W związku z czym ruch ciężarowy odbywa się którędy, ulicą Wyzwolenia. I jeżeli chcemy przekształcić ulicę Wyzwolenia przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, musimy szukać objazdu dla tego transportu. Niestety takie są po prostu fakty. Nie mamy na to wpływu, port się jakby nie wycofuje. Wielokrotnie pytaliśmy też o przeplanach zagospodarowania przestrzennego, między innymi przy Oliwskiej. Mieliśmy nadzieję, że port będzie się wycofywał z jakiej funkcji. Dzisiaj jest jasna deklaracja ze strony Zarządu Polskiego Portu Gdańskiego. Nie, port nowego portu port nie opuści. I to jest jakby dla nas jasne stanowisko. W związku z czym oto powstała koncepcja nowej Wyzwolenia. Ona jest zarezerwowana w planie zagospodarowania przestrzennego. To jest duża inwestycja. Na nią nie mamy dzisiaj zabezpieczonych środków, ale po to, żeby ta przestrzeń w centrum miała szansę się zawieć, ona jest potrzebna. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o zabytki. Zawsze jest tak, że tych środków brakuje. Ale przypomnę, że w dworze Fischera przez wiele lat był użytkownik, który też miał swoje obowiązki, który tych obowiązków też nie wykonywał. Kiedy przyszło do eksmisji tego użytkownika, była część z państwa, która stanęła w obronie tego użytkownika. Ale ten użytkownik nie przysłużył się do poprawy stanu tego zabytku, raczej w drugą stronę. Więc dzisiaj szukamy środków, między innymi na odbudowę dworu Fischera, środków prywatnych. To od razu Państwu mówimy, ze środków prywatnych, bo wierzymy, że mogą powstać takie funkcje, jak garnizonie w Gdańsku Brzeszu. Mogą powstać funkcje komercyjne, ale będzie ze środków prywatnych zrewitalizowane, zrewaloryzowane budynek. I to jest instrument, o którym Państwo mówiłem. Miasto wczoraj, wczoraj mieliśmy o tym informację publiczną, na jutro jest sesja Rady Miasta Gdańska, przeznacza w tym roku na budynki zabytkowe, nie własności miasta, bo na to nie mamy prawa, blisko 4 miliony złotych. Dotujemy różnego rodzaju obiekty, Złotą Bramę, Kościół Mariacki, tak, no między innymi. Więc ileś takich elementów. Nie mamy prawa, zgodnie z prawem, przeznaczyć tych środków na własne obiekty. Musimy robić to w ramach środków gdańskich nieruchomości i zawsze dla prezydenta, każdej osoby, która podejmuje decyzję, co jest ważniejsze zawsze, to jest trudny wybór. Czy remontować zabytek bardzo kosztochłonny, czy remontować mieszkania dla mieszkanych i mieszkańców gdańskich. I często ta decyzja jest mieszkańcy, to pan powie, że nie mogliście znaleźć środków żadnych, nawet co roku, nawet jakąś sumę przeznaczać na dwór Fischera i go naprawiać. Przecież to jest celowe. Na dzień dzisiejszy on się niedługo nie będzie nadawał do niczego. Tak samo jak rybaka, i wy o tym dobrze wiecie, i każdy to wyróżnia. Panie nie pamięta, to był tam użytkownik. Ale dlaczego pan odpowiadacie takie zwodzieńce głupoty, że wy szukacie bez stara przez tyle lat? Ale jeszcze raz, był użytkownik w tym momencie. Ale dawno. Jaki użytkownik był w tym roku Fischera? Nie był. I w tym momencie pan prezydent kłamie, bo nigdy tego właśnie nie miał do dyspozycji. Był użytkowany. Nie był użytkowany nigdy. Szanowni Państwo, nie zgadzają się Państwo co do tej kwestii. Nie zgadzam się, pan ja. I nigdy nie był użytkowany, gdzie dokument można przedstawić, jeżeli Rada Dzielnicy tego będzie chciała. Ja zapraszam w takim razie, żeby przyjrzeć oddać. To jakiego podmiotu odbyła się ekspedycja? Proszę pana, ekspedycja się, bo niestety wszyscy o tym nie wiedzą, że byliśmy nękani przez kierownika POMU, pana N, który jeżeli chodzi o kamienicę na przykład, niech państwo mnie posłuchacie. Chodzi o to, że nowy port miał zaległości wody, bo w kamienicach stały kawruny. Był okres czasu, kiedy nie pan nasz partner nie doprowadził. Ja rozumiem, tylko tak. Są też inne osoby, każdy chciałby zabrać głos. Ale ja rozumiem. Zostawmy to na spotkaniu Państwo. Nie wykonujesz. Ponieważ ja pani nie mówię.
powiedziałaś, nie powiedziała wszystko o Woru Fischera. Natomiast, szanowni państwo, jeśli pan... Ja moderuję, znam się, szanowni panie, na matematyce. Jak każda osoba wśród nas powie 2 minuty, to będziemy rozmawiali 200 minut. Dlatego poproszę, żeby dała pani głos, pani powiedziała nawet dłużej i rozumiem. Szczegóły będziemy wchodzili też po spotkaniu. Zapraszam cię. Nie będzie pochwalony z umysłu. Ja chciałem się zapytać, jakie są te podobszary razem z firmą Wisła Wójcie do inwestycji. Mhm. Czy są połączone, jak to tutaj pisze, bez obszaru se zielona wyzwolenia. To jest wyłączone, tak? Cel zielona wyzwolenia. Bez obszaru C zielona wyzwolenia. Czyli co znaczy nie zawsze? Ten obszar nie będzie brany pod uwagę. Już daję tutaj przedstawicielce Urzędu Miejskiego Żabota. Szanowni Państwo, na tej mapie macie tabelę, która przedstawia wszystkie. Tabela jest po tej stronie. I ta tabela przedstawia obszary, o których mówimy. Zapis bez obszaru zielona wyzwolenia oznacza, że wszystkie obszary w całym Nowym Porcie to 13,28 hektara. Cele publiczne, które wyznaczyliśmy, czyli tak jak mówił pan dyrektor, pan prezydent, basen, żłobek, tak tutaj one są wymienione, zajmą 5,35 hektara. Na dzisiaj cała zielona wyzwolenia jest koncepcją, która jest projektowana. My nie znamy jeszcze jej wielkości. A więc nie mogę podać, że to będzie hektar. Zielona wyzwolenia to są działki. Cała ta zielona, zaznaczona ulica, tak, która jest projektowana. I będziemy ją realizowali. Dlatego, żeby nie mylić. Ten obszar jest niedookreślony, jeszcze nie wiemy jeszcze, jak to będzie. Ale będziemy. Bez. Nie jesteśmy w stanie pokazać poza rysunkiem na mapie, ile ten obszar wyniesie. I dlatego musimy poczekać do końca tego roku. Ten zakres jest projektowany. A jeśli chodzi o Woru Fischera, to co pytali państwo, proszę zobaczyć, obszar numer 20. Pan prezydent powiedział prawdę. Chcemy, żeby inwestor prywatny ze swoich pieniędzy, ten ważny dla państwa zabytek, spróbował odnowić. Wiemy, że tam jest konserwator zabytku i nie pozwoli inwestorowi zabudować tego obszaru, jeżeli równocześnie nie będzie to związane z Worem Fischera. Jeszcze chciałem właśnie to powiedzieć, że sprawia tych zanieczyszczeń. Tak. Więc są spalarne. Spalarne działa na Westerplatte i spala te obszary, te wszystkie odpady medyczne. Nie, jest pytanie także. Czy jest? Czy tak. Spalarnia dalej działa na Westerplatte. Na mamą będzie żaden do września 2023-2024. To jest teren Skarbu Państwa. Nie przerabiam do tego umowy, bo ona obowiązuje do przyszłego roku. Ksiądz jest za tym, żeby nie przedłużać. Lepiej już nie zanieczyszczać. No to Skarb Państwa. Dziękuję bardzo. Oddam głos z przodu i potem jeszcze do pani, która się nie wypowiadała, gdzie to co zrobić. Moje nazwisko Małgorzata Przeciwsława. Mieszkam w tej dzielnicy od 1945 roku. Chciałam powiedzieć, że z bólem serca patrzę na to w tej chwili. My w Znęcie ulicę, to wszystko to duża mierze też fakt, że nas pędzi tutaj na Westerplatte, ale to już pomijam. Bardzo mnie boli serce, patrząc na nasz wspaniały, jeden z największych zabytków w tej dzielnicy, który najprawdopodobniej, oby nie, do końca roku zniknie z powierzchni ziemi. Mam na myśli Dom Kultury. Będzie wieżowiec. Tak. Ja jeszcze pod wpływem jestem w programie, który był w telewizji też, na temat naszego tego Domu Kultury. Panie prezydencie, błagam, jako właściciele tego terenu, jako miasto, ja wiem, że nie jesteście właścicielami tego budynku. Ja wiem,
ale prosiłabym w imieniu nas wszystkich, którzy tym budynkiem naprawdę są cały czas jakoś emocjonalnie nawet związani. Naprawdę proszę wierzyć, ja swoje dzieciństwo najbardziej wspominam dlaczego? Na skutek działania tego Domu Kultury, bo my po zajęciach szkolnych nigdy się nie nudziliśmy, bo tu było wszystko. Tu była rytmika, muzyka, kino. I pomijam kino, że było sala piękna, teatralna, a w tej chwili stoi mina. Ja podziwiam tylko, że tak długo było wyczekiwane, że ci właściciele, których tam, ja nie wiem, może oni poumierali, dlatego że tyle razy byli zapraszani i przez konserwatora zabytków i nie tylko przez władze naszego państwa, ale prywatnie nawet byli zapraszani tutaj. Czy to jest pytanie i prośba o to, żeby jakoś wspomóc miasta, żeby został Pałac Kultury? Żeby właśnie jakoś miasto nam pomogło, bo my jesteśmy, należy do grupy Dom Kultury Mazowsza. Domu Kultury. Ale nas jest garstka, my sami nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Podajmy głos panu prezydentowi, co, czy i co ewentualnie miasto może w tym temacie zrobić. Tak jak pani powiedziała, nie jest to własność miasta i też się chce kłaniać, jak to wygląda, to powiem w stanie. Na pewno właściciel ma problemy finansowe z utrzymaniem tego obiektu. To, co pani mówi, potrzebuje tego, żeby się spotkał. Postaram się zidentyfikować tego właściciela, spróbować z nim porozmawiać, bo być może potrzebuje jakiejś formy pomocy, a może po prostu nie wiem, w którą stronę iść zrobić. Z tego co wiem, pan Radek był już po prostu przez prokuraturę ścigany z racji swoich, nie wiem, tak nie do jakichś konfliktów. To być może się nie będę z tym spotykał. W tej chwili jest taka sytuacja, ale dlaczego nadmieniłam, że oby nie. Dlaczego nadmieniam, że ktoś psikus zrobił elegancki, powiesił na tablicy w dniu Prima Frilis, że ten Dom Kultury zniknie z dniem 31 kwietnia. No ale później okazało się, że... Że jeszcze stoi. Okazało się, że to był jednak prawdopodobnie żart. Ale na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że wszyscy, którzy dzierżawili pomieszczenia, zostali z tego wyprowadzeni. Nie ma już nikogo poza siłownią, tylko i... Panie Krzysztofu, zapiszemy wnioski, jeśli pani pozwoli, pójdzie do nas na kontaktę. Ta kwestia jest za... Dobrze, dobrze. Panie prezydencie, co z tego? 25 maja pani dyrektor wspominała też, będziemy mieli spacer rewitalizacyjny, który nie dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego, tylko tych działań finansowanych z Unii Europejskiej. I do tego czasu spróbuję jakby pani odpowiedzieć, czy mieszkańcom odpowiedzieć, czy mamy w ogóle kontakt z tym właścicielem, co się tam dzieje. Spróbujemy to do tego czasu po prostu ustalić. Bo rzeczywiście ten jeden obiekt tak naprawdę mógłby zmienić w ogóle całe funkcjonowanie. Ja pozwolę sobie przejść do kolejnego pytania. Proszę panią. Ja mam moje nazwisko. Ja mieszkam przez Wyzwolenia 17 i dalej mnie interesuje droga Wyzwolenia. Czy dopóki nie zrobi się z tą drugą coś, to można wstrzymać chociaż na noc te ciężarówki i te lawety? Przecież to ludzie, można dostać z zawału serca, jak się śpi. Trzy lawety jadą jedna po drugiej, puste. Z szybkością co najmniej 40-50 km na godzinę. Ja już nie śpię. Nie śpię do rana, cała się trzęsę. Przecież jak długo to można wytrzymywać? Pan mi powie. Czy to nie można, żeby od godziny 22 do 6 rano, przecież w każdym budynku obowiązuje jakaś cisza nocna, nie? To nie można na ulicy też zrobić, przecież to są nasze sypialnie. My chodzimy do pracy, my tam żyjemy, my się nie możemy do piwnicy schować. Czy to na czy ekran, czy coś postawić, no nie wiem. Tam nie da się spać. Pani w Halowcu mieszka, czy... Nie, w 17. Zaraz za szkołę. I mam jedną z pierwszych klatek. No nie idzie żyć. Dobrze, to pytanie, czy można zrobić ze skórą całą, jak miasto ma... Ekrany.
To jest droga publiczna. Niestety jest tak, że to są przepisy ogólnopolskie, że po drodze publicznej wszyscy mogą się poruszać, wszyscy obywatele Unii Europejskiej, czy to jest tir, czy to jest samochód. Pewne regulacje mogą być wprowadzone, jeżeli nie ma tego stanu drogi. No właśnie, stan drogi jest większy. Trzeba by było właśnie jasno ograniczyć tego. Poproszę ZDIZ, żeby jeszcze raz tę kwestię zweryfikował. Wydaje mi się, że jest tak, jak odpowiedziałem, że nie będzie możliwości formalnej z powodu tych przepisów ogólnopolskich prowadzić ograniczenia w nocy. Czy są jakieś kwestie infrastrukturalne, które możemy poprawić? To może po spotkaniu jeszcze podejdę do pani i spróbujmy, gdybyśmy już po prostu po spotkaniu pogadali, co ewentualnie infrastrukturalnie można. Ja proszę, żeby pani wstąpiła o zapisanie ruch ciężarówek w nocy na nowe wyzwolenie i będę przychodził ekran. Do pytania. Zapraszam pana. Tutaj kupiłem mieszkanie w spółdzielni kolejarz. Mikrofony są w falowcu, tak, w falowcu. I jest też właśnie tutaj takim jeden z elementów, które nas, mnie przede wszystkim, jestem osobą ślepą i posługuję się w większości słuchem. I też ten budynek, który stoi właśnie w falowcu blisko, jest mi wyzwolenia, jest na poddany też takim wibracjom, nie tylko wstrząsom gruntu, ale też jest takim wibracją, gdzie ja słyszę, jak stoi szklanka, bez przesady, stoi szklanka na półce, gdzie stoi tam taki parametr. Jest wstrząs, który wibruje.